No, dzień dobry, może ja dobra Dzień powiem. Ja dobry zacznę. Państwu, witamy Państwa serdecznie na dzisiejszym Q&A, czyli zadawanie pytań. Nasz kandydat jest gotowy. Mamy chwilkę opóźnienia, bo właśnie skończyliśmy jeden wywiad dla telewizji Kaczorek na YouTubie. Będą Państwo mogli ją nasz ten wywiad wkrótce oglądnąć. Oczywiście zachęcamy do tego. Pewnie też pojawi się na naszym fanpage'u, na naszych kanałach. No i czekamy na Państwa pytania. Mam nadzieję, że nas Państwo dobrze słyszą i zaczynają nas bombardować tymi pytaniami. A ja chętnie zareklamuję to, co przecież był wywiad, bo tak mi się sympatycznie na ludzi rozmawiało, że chętnie ich zareklamuję, namawiam na oglądnięcie tego. Dobrze, tutaj już zaczynają się pytania. Co Pan sądzi o globalnym ociepleniu? Co sądzę o globalnym ociepleniu? Jest albo nie jest. Tego do końca nie wiemy, dlatego że wyniki badań badaczy są takie, jak im każą firmy zlecające badania. I tyle. Może nawet jest. Także to, nie, trudno mi to powiedzieć. Wystarczy mi sprawdzić, że bardzo wiele było kłamstw takich przekazywanych przez tak zwanych badaczy, co to mają renomę oczywiście, i że je na jednym, drugim przypadku sprawdzą kłamstwa. A oni stop test powiedzieli, ale to te dwa kłamstwa oznaczają, że nie wiem, ile kłamstw jest tam dalej, nie? Jak mi tu mówią, że nie wiem, gdzieś tam w badaniach 100 lat temu było chłodniej niż dzisiaj, a stacje badawcze, które 100 lat temu były stały na obrzeżach miasta, a teraz są w mieście, i dopiero jak ich dopyta, no to potwierdzą, no tak, jest wyżej, bo centrum miasta i wyspa ciepła, no. A dopiero po dopytaniu. Sami tego jako badacze nie powiem. Takie drobiazgi, wiecie Państwo, jak mi tu mówią, że Grenlandia za chwileczkę stopnieje i tam 5 metrów się podniesie, ale jak sobie popatrzymy na Chiny, akurat ona jest dobrze zbadana, że 100 lat temu, jak było ocieplenie, 10 tysięcy lat trwało ocieplenie o temperaturze 8 stopni wyższej niż dzisiaj. 10 tysięcy lat. I Grenlandia, która miała wtedy 3300 tego 3300 metrów średniej głębokości lodu, spadło przez te 10 tysięcy lat o 300 metrów. Wiemy i oni to potwierdzają. Ale dzisiaj mówią, że jak wzrośnie o stopień, to w ciągu tam 50 lat cała Grenlandia stopnieje. No, no jak się słyszy po prostu te idiotyzmy w ustach, wydawałoby się, naukowców, no to się wie, że oni zostali kupieni. No. I ja, i być może prawdopodobnie, że się ociepla klimat, ale tego nie wiemy. Pan Jaś pyta, czy jest pan żonaty? Tak. Szczęśliwie. Jak do tej pory. Jaki ma pan plan na rozwój wsi? Pozdrawiam, Gabriel. Plany, jak już wszyscy wiedzą, nie tylko wsi, gospodarki i tak dalej, jest taki, żeby nie przeszkadzać wsi. Żeby nie niszczyć ich jakimiś przymusowymi opłatami, wypełnianiem druczków i tym podobnych rzeczy, bo to dzięki temu źle im się żyje i odechciewa im się pracować. To jest pierwsza rzecz. Uwolnić normalnie rynek, żeby cena żywności była taka, żeby im się opłacała, a nie próbować regulować w jakiś sposób, to jest fatalne i tyle. Wieś sobie pod tym względem znakomicie poradzi, byleby się do nich nie wtrącać, żeby nie było, że jak, no nawet jak ja to ja opowiadam, to gdzieś jestem, no nie ma świni, nie ma, no, że musiałby ją zakolczykować, zgłosić, sanepid, opłacić badania, nie wiadomo co, prawda? Ale przede wszystkim urzędnik musi wiedzieć, że ona świnie. To samo z krową czy kurą, nie wiem już po prostu, no. No po prostu szaleństwo biurokratyczne ogarnęło nasz kraj i no i rolnicy nie nadążyli za tym szaleństwem biurokratycznym i przestali być rolnikami. Pan Mikołaj pyta, co pan sądzi o pańskim kontrkandydacie w wyborach na urząd prezydenta Krzysztofie Bosaku? Sądzę, jak najlepiej. Gość, który znam go od lat, znam jego wypowiedzi. Większość wypowiedzi, które ma, i jego przemyśleń, i to, co on głosi, jest słuszne, jest zbieżne z moimi poglądami. Ma pewne rzeczy, które uważam za niesłuszne, no ale nic na to poradzę, no nie jest mną, prawda? Różnimy się. Acz no, powinien nieco bardziej być wolnościowy, ale w ogóle jest dość sympatyczny gość, ma prezencję, umie mówić. Bardzo dobrze o nim myślę. Chętnie bym był jego przyjacielem.
Tutaj pan Adam dopytuje. Witam, jak pan odpiera pan zarzuty niektórych osób związanych z Konfederacją, że jest pan podstawiony do zabierania głosów panu Krzysztofowi? Ja nie chcę się odbierać takich głupich zarzutów. No. Nie powinno tak być, wiecie, że w prezydenckich wyborach, kiedy tak naprawdę im więcej będziemy mieli czasu antenowego, więcej nas wystartuje, tym więcej prawdy powiemy ludziom, żeby kontrkandydatowi, którego się zna i o którym się wie, że od dziesiątych lat, przepraszam, mówi to samo i głosi to samo, żeby robić taki hejt po prostu nieładny, to tak się nie robi po prostu. I po prostu jeżeli ludzie broniąc, chcąc głosować na Bosaka, to nie sobie głosują na pana Bosaka i dobrze. Ale nie zamieniają tego w coś, co przeciwko ich ideom jest. Nie zdają sobie sprawy, że robiąc hejt i kłamiąc gdzieś tam na mój temat i odwrotnie, to samo dotyczy moich sympatyków w stosunku do pana Bosaka, że robiąc taki hejt i kłamiąc na nasze tematy, to nie pomagamy wolności gospodarczej i osobistej, szkodzimy jej. Także to raczej apelowałbym, żeby nie robić tak. No. Co pan sądzi o zachowaniu pana Tanajny podczas debaty? No, mnie był monotematyczny. Tam swoje coś chciał powiedzieć. Nie wiem, czy jestem uprawniony i chcę się to oceniać, wagę tego, co on tam mówił i słuszność. Był ciekawy przez to, bo był bardzo taki agresywny. Prawda jest, że w każdym pytaniu mówił dokładnie to samo, no bo takie miał jakąś jedną coś napisaną. No i tyle. No. Myślę, że moja opinia nie jest potrzebna, państwo sobie wyrobili, bo nie było bardzo wiele tematów, które poruszał, w związku z czym każdy łatwo sobie wyrobi opinię na ten temat i tyle. Ja tam się spotkałem z nim, no przepraszam, że tak każdy mówi, ale większość ludzi taka jest. On bardzo gość taki, tak od jak żeśmy rozmawiali, sympatyczny, można z nim pogadać, niczym się nie pyszni tam i tak dalej. Także ten, a co do zawartości merytorycznej jego wypowiedzi, ocencie państwo sami, nie chcę po prostu. Co pan sądzi o obecnym poziomie szkolnictwa wyższego? Makabryczne. Znaczy mówimy o Polsce oczywiście. Znaczy po prostu to, co zrobiono, że ono jest dofinansowane przez państwo i za każdym studentem z cudzych podatków tam pracownika w drukarni produkującego stal czy w kopalni górnika i z tych pieniędzy czy sprzedawczyni w sklepie idzie płatność na jego studia, gdzie on potem będzie miał jakiś guzik warty papierek, ale 5 lat sobie fajnie przeżyje, a jak dobre studia, to jeszcze wyjdzie za granicę za wykształcone za nasze pieniądze. I ta dotacja dla tych studentów spowodowała, że namnożyło się straszna ilość uczelni, bo nie liczy się jakość uczenia, tylko ilu studentów jest. Więc każdego przyjmą po prostu, byle miał nogę, rękę, prawda, i był w stanie coś powiedzieć, nawet to nie musi być, bo to można nawet jakoś inaczej załatwić, byle był zaliczony. Więc miliony studentów jest, poziom jest kompletnie nieistotny, bo liczba się liczy. No i tak szczerze powiedziawszy, poziom studiów w tej chwili to jest gdzieś tak połowa średniej szkoły w dawnych latach. Taki średni poziom studiów to jest połowa średniej szkoły. Matura z dawniejszych lat to była nieporównywalnie świadczyła o tym, że ktoś jest bardziej wykształcony niż dzisiaj średnia z magisterium. Nie mówię przecież, są uczelnie, które znakomitych wypuszczają ludzi. Też nie widzę powodu, czemu było za to płacone, a nie wzięli sobie na przykład kredytu, albo tam uczelnia zasponsorowała, albo fabryka, która ich, czy firma, która da im pieniądze, żeby potem oni musieli być w tej fabryce pracować. To ich wola. Więc tego też nie rozumiem, ale są znakomite wydziały na niektórych uczelniach w Polsce. Dobre są, ale bardzo nieliczne. Pan Mikołaj pyta, czy wrzuci pan na swoją stronę program prezydencki? Ja wrzucam swój program wszędzie. Znaczy inaczej, no program. A no to, żeby go tak opisać w punktach, co ma być i tak dalej, nie? Można to zrobić, bo ja to, co głoszę o tym wolnym rynku, o wolności, gdziekolwiek się nie spotkacie, to są moje wypowiedzi w jakichś porównywarkach, w pisanych moich opiniach, nie? Więc to wszędzie jest.
Rozumiem, że pan by chciał to sformalizować, że... Znaczy program... mamy program Partii Polexit. Na partię, program Partii Polexit można wejść, od razu ma pan program. Ale oczywiście możemy spróbować przygotować taką jakoś bardziej skondensowaną, bardziej przyjazną te wybory wersję. Może ma pan rację. Tak, chyba faktycznie powinno być takie odnośnik. No rzuć pan na cały, na zamiast. Tylko wiecie państwo, tematów jest bardzo dużo i to no nie może być tak, że ktoś wejdzie i wyjdzie nie czytając, bo za dużo tego jest. No, musi to być jakoś okrojone. No. Ale faktycznie. No. Pan Paweł pyta, polska konstytucja sprawia, że prezydent jest tylko strażnikiem żyrandola, zawsze będąc marionetką partii rządzącej bez istotnego wpływu na politykę. Jak pan bez pleców i zaplecza politycznego ma zamiar zrealizować swoje pomysły i zamierzenia? A to właśnie jest nieco odwrotnie. Jeśli jest prezydent z zapleczem jakąś tam partię polityczną, to jest takim stojącym ozdobnikiem. Jeśli prezydent nie ma tego zaplecza, nie jest uwiązany, nie jest na pasku, to ma wbrew pozorom w tej konstytucji zapisane całkiem potężną władzę. Proszę sobie wyobrazić, takie zwykłe weto prezydenckie. Wydawałoby się, że weto potem Sejm może obalić. Nieprawda. Odkąd pamięcią się sięgam, mówię od 90 roku, w Sejmie zawsze opozycja była większa aniżeli 40%. Zawsze. Liczebnościowo. Więc jego weto oznacza, że nie ma tej ustawy. Czy tak naprawdę to ma potężną moc tym wetem, tylko tego nie robią. Dlaczego? Bo mają zaplecze polityczne. Bo się słuchają pana. I dlatego tego nie robią. Mniejszą siłę ma prezydent, dając propozycję ustawy, bo tu musi kombinować, żeby ona weszła. Ale ma. Może za to powiedzieć, no dobrze, nie zawetuję tamtej, no tylko byle nie była taka, co moje pryncypia narusza. Więc może tu negocjować, może stworzyć sobie zaplecze, ale pod warunkiem, że nie jest właśnie związany z panem jakimś partyjnym, prawda? Zaplecze z posłów w Sejmie. Oni dlatego często tak samo myślą jak ja, tylko nie powiedzą tego, bo przyjdą wybory i ich prezes nie wystawi, prezes ich partii, prawda? Nie będą znowu posłami. Ale jak będą wiedzieli, że się mogą przytulić do kogoś, do prezydenta, który ewentualnie zabezpieczy im start w wyborach, to zaczną myśleć swoim rozumem. Da się być może zrobić. Mówię o tej tworzeniu legislacji. A to weto jest przepotężną siłą. I żaden prezydent tego praktycznie nie stosował. Bo każdy miał zaplecze. Pan Wojciech pyta, czy nie lepiej wprowadzić niższy VAT? Może to można to przedstawić marketingowo jako obniżka cen w sklepach. Wielu wyborców nie wie, że płaci podatek dochodowy. No w tym przypadku to nie dochodowy akurat, bo to są dwa różne podatki, ale oczywiście ja to zresztą głoszę, nie? VAT jest zbyt wysoki, zbyt morderczo podbija ceny, tym bardziej, że się nakłada, wiecie państwo, jakaś akcyza, jakieś coś, przykładowo paliwo, nie? Ma nałożyć akcyza, a potem VAT jest od całości, nie? Od tam tych dolnych części, nie? 23%. Ale VAT jest nie tylko sprawa obniżki VAT-u. On jest tak skonstruowany, że nikt nie wie, kto ma jaki VAT płacić. Tam, wiecie państwo, jak ktoś zrobi ciastko, to jeden produkt w tym ciastku jest obłożony 5%, drugi 0%, trzeci 23%, a czwarty 15%. I dopiero urzędnik panu powie, a jaki to ma być VAT. Ale on wcześniej, nawet jak wcześniej powie, to potem powie, ale źle powiedziałem, a to jesteś ukarany. Więc każdy przedsiębiorca w każdym przypadku może być ukarany i jest pod władzą urzędnika. Bo są tysiące tego typu zwolnień, orzecznictw jest mnóstwo. Dawniej można się było Urzędu Skarbowego zapytać, dobrze, jaki VAT mam zapłacić za to, co ja robię? I można było uzyskać odpowiedź i wtedy się było nie karanym, jeżeli zmienił zdanie Urząd Skarbowy. PiS to zlikwidował, nie ma już. Urząd Skarbowy może powiedzieć, jaki ma być VAT, ale potem ci nałożą karę, bo tam była inna ulga, tam było co innego. No po prostu do ministra można napisać 20 000 zł płacąc za konkretną tą. No, kto będzie, jaki sklepikarz będzie albo inny do 20 000 płacił na 1000 razy po 20 000 zł, nie? Zlikwidowano to po prostu celowo, żeby mieć w garści ludzi. Więc nie tylko trzeba uprościć, na przykład obniżyć do 15% dzisiaj. A czemu 15 akurat, a nie 17 albo 10? Ano dlatego, że pan Lech Kaczyński takie podpisał w Unii Europejskiej
zobowiązanie, że będziemy się trzymali tego, że nie zejdziemy poniżej. Komisja Europejska ma prawo wyznaczać granice, jest wyznaczona 15%. No to zejdźmy do 15%, zlikwidujmy część ulg, właściwie wszystkie ulgi, będzie i tak to sumaryczna duża obniżka podatku VAT. Tylko, że wszyscy będą wiedzieli, co mają płacić, nie trzeba będzie kontroli. Nie będzie przestępców, nie będzie słupów tam na zakładanie firm, prokuratury, sądy nie będą obłożone tym milionami spraw karnych, prawda? Bo będzie prosty podatek, będzie wiadomo, ile ma być zapłacone. Może być jedyna wyjątek, mówi o żywności nieprzetworzonej. Tak, sprawa rolników, ich sprzedaży i tak dalej, nie? To być może zostawić zerową stawkę VAT. Ale jako jedyny wyjątek po prostu, a reszta równo 15% i jest, znika problem w Polsce. Niższy jest VAT i nie ma problemu, że wszyscy są przestępcami. To tutaj jeszcze pan Paweł dopytuje, dlaczego pan wspiera polexit? Mamy podpisane traktaty międzynarodowe, czy pan uważa, że Lech Kaczyński się mylił? Mylił się, czy celowo to zrobił, nie wiem. Zrobił źle, bo złe traktaty podpisał. To co mogę powiedzieć, no. A dlaczego chcę wyjść z Unii Europejskiej, no to ja cały czas do głosu opowiadam, no. Nawet tu przed chwileczką była mowa, no, możemy na 15, ale jakbyśmy chcieli 10% mieć VAT, to się nie da, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Bo te wypłukiwanie złota z powietrza tym opłatami za dwutlenek węgla, Polska jest zniszczona. W tamtym roku zapłaciliśmy 8 miliardów euro. Nikt się nie zajął o tym, żeśmy zapłacili. Przedsiębiorcy nasi zapłacili, nie? Ale huta stali w Krakowie została zlikwidowana, bo nie jest w stanie tego płacić, nie? Takich pieniędzy. A w tym roku miało to już być ponad 10 miliardów, a miało dojść do 40 miliardów euro rocznie. Nie wiadomo, że polikwidujemy większość przemysłu i będziemy kolonią, taką surowcową, nie? Dla Niemiec i Francji. Wiem, że tak jest. No, to nic nie jest tajne. No, to się mówi, oczywiście nie jest to opracowane w formie, żebyś kawa na ławek ktoś zobaczył. Nie, to trzeba tam grzebać i tak dalej, nie? Ale skutek jest taki, bo tak płacą, no. I to jest. Unia Europejska, pomijając to, co się teraz dzieje, prawda, że nie jesteśmy suwerenni, że zmusiła nas do nieprawdopodobnej biurokracji. Do naszej własnej dołożyła jeszcze 10 razy tyle, nie? Że kraj już ledwo dycha, nikt już nie wie, w czym żyje i co może, a co nie może, prawda? Więc w tej Unii być już nie możemy, to jest oczywiste dla mnie. Także zmniejszyć podatków też nie pozwoli, bo zmniejszenie podatków, zlikwidowanie części koncesji, ulg, tego typu biurokracji, raz, że nie wolno, ale nawet gdyby było wolno, to by oznaczało, że Polska będzie silna gospodarczo i no to będzie groźna dla sąsiadów, nie? Także nie pozwoli, więc nie możemy zostać w Unii, po prostu, czy chcemy, czy nie, bo inna, albo chyba, żeby chcemy być kolonią surowcową, taką, bidakami takimi, co to, Hindusi byli dla Anglii na przykład, nie? Nie, że tam nas ktoś będzie zabijał czy coś. Nie, tylko będziemy tam no, posłusznie sprzątać u Bauera. Pan Ernest i pan Dawid pytają o pana stosunek do legalizacji marihuany. To często odpowiadam. Ja powinienem się gdzieś nagrać i puszczać, co mówię. Ludzie powinni mieć możliwość zażywać co chcą, bo są wolni, jeśli innym nie szkodzą. Jak ktoś chce kupić strychninę i ją zjeść, to niech ją zjada, ja go będę namawiał i lekarze powinni namawiać i być może państwo powinno namawiać, żeby tego nie zrobił. Ale jak kupi i zje, albo w ogóle jak ją kupi, to nie widzę powodu, żeby go karać. Więc nie wiem, dlaczego za kupno narkotyku ktoś ma być dorosła osoba karana. Nawet jak był szkodliwy, mogę namawiać, żeby tego nie robił, ale to jego wola. Mówię o dorosłych ludziach, nie o dzieciach. Tam powinno być restrykcyjne prawo, jak ktoś sprzeda dziecku, to powinien być mocno karany. Ale skutek tego, jaki jest, to nie tylko sprawa wolności, ale to jest taki skutek, że przecież gdy ja bym takie prawo mógł zrobić, tego typu legalizację, to bym zwiększył swoją ochronę dookoła siebie. Bo mafie narkotykowe pierwsze, co by zrobiły, to by mnie odstrzeliły. Bo to mafie narkotykowe płacą nawet politykom po to, żeby był zakaz handlu narkotykami. Bo dzięki temu to oni mogą, bo dzięki temu narkotyki są drogie, bo dzięki temu tylko oni mogą sprzedawać narkotyki, nie mają konkurencji, ale też dzięki temu dealerzy namawiają dzieci do zażywania narkotyków. Także to jest uderzenie w narkotyki, to jest po prostu ich legalizacja, to jest uderzenie śmiertelne w zażywanie narkotyków. A jak ktoś chce, kurczę, niech zażywa.
marihuanę być może nawet czasami trzeba zażywać. Są takie rzeczy, że się przydaje, ale nie będę tu wnikał. Słuszność nie, nie, nie o tym rozmawiam. Ale jako przykład dam Państwu, można zwrócić uwagę. Portugalia. W 2001 roku, 19 lat temu, zmienili prawo. Tam było bardzo restrykcyjne prawo, jeżeli chodzi o zażywanie, posiadanie narkotyków. Dozwolono posiadania narkotyków do 10 działek. Nie jest karane, nie jest. Tam może być jako wykroczenie traktowane, ale haszysz czy marihuana to w ogóle jest tylko tam upomnienie i tyle, nie? Sprzedaż dalej niestety jest zakazana. Ale co się stało? Bo tam była, ona miała mniej tragedię tam w 2000 roku. Ogromna ilość śmierci z powodu przedawkowania, przestępczość duża, HIV ogromny wtedy tam był. Co się zmieniło? Kilkadziesiąt razy zmniejszyło się. Zmniejszyła się liczba zachorowań na HIV, przestępczość. Zmniejszył się rynek narkotykowy. No, nie wierzycie Państwo, przeczytajcie sobie, sprawdźcie w internecie. Jednym ruchem, tylko małym. Jakby on był większy, to by jeszcze dwukrotnie zwiększyli to. Także no, myślę, że wyczerpałem temat, co myślałem na temat narkotyków. Panie prezydencie, religie w szkołach powinny być obowiązkowe? Nie. Nie. W ogóle ja uważam, że i to z punktu widzenia patrzę się katolika i chrześcijanina. Religie w szkole dla mnie to jest dramat dla Kościoła katolickiego. Nie, to wszelkiego rodzaju socjalistyczne albo tam ateistyczne ruchy powinny chcieć przymusowej religii w szkołach. Bo wtedy księża, którzy tam są, to nie są już księża, którzy związani są z Kościołem, tylko są urzędnikami Ministerstwa Edukacji. Oni dostają pensję. Oni, jak chwilę to trwa, to się rozsypuje. Jak gdy ja chodziłem na religię do kościoła, to była religia. Chodziłem do kościoła, wiedziałem, że coś takiego. A teraz dla dzieci to się zrobił zwykły przedmiot. No taki niechciany, trzeba odwajkować, siedzieć. Nie ma już religii po prostu. W chwili, gdy jest w szkołach, a już nie mówię o przymusowej, prawda? Ale nawet sam fakt, że jest w szkołach, to oznacza, że nie masz religii po prostu i tyle. Więc jako katolik i chrześcijanin chciałbym, żeby tej religii nie było w szkołach, tylko żeby była w kościołach. A mogłaby teoretycznie w szkołach być, pod warunkiem, że nie była pod nadzorem Ministerstwa Edukacji, tylko kościoła. No ale to jest kompletnie na bajka, no także to technologicznie, technicznie do zorganizowania. Niegdyś Moskwa, a teraz Bruksela. Czy za pana będzie w końcu spokój? No myślę. To tak, ja... W ogóle ja mam taką odchyłkę wolnościową, może zbyt mocną ktoś powie. Ja w życiu nie miałem pana, ja nie miałem nigdy szefa nad sobą, ani jako pracownik, ani w partii, ani nigdzie indziej. Stąd zresztą czasem rozstania z kimś. I ja nawet Państwu powiem, że jak mnie ktoś zbyt mocno słucha, to się we mnie budzi sprzeciw. Więc ja może przesadna ta odchyłka. I dlatego też właśnie, jak widzę dookoła tą potrzebę posiadania pana, dobrego pana czy złego pana, ale byle pan był, i w tych naszych elitach jeszcze, i zmuszenia innych, żeby nad nimi ten pan był, czyli nade mną ma być pan Bruksela, albo Stany Zjednoczone, albo Moskwa, albo coś takiego, to wzbudza to we mnie najgłębsze, nienawistne uczucia do tego, żeby mieć nad sobą pana, którego nie musiałbym mieć. Ale te elity jeszcze z dawnych lat, te z Magdalenki jeszcze, są do tego przyzwyczajone. Muszą mieć pana, bo to było we krwi, z tym się urodzili, widać. Pan Matt pyta. Mam pytanko na temat, który mnie osobiście nurtuje. Po II wojnie światowej komunistyczne władze odebrały Śląskowi autonomię nadaną przez legalne władze II RP. Czy według pana program Śląsk, według pana programu Śląsk zasługuje na bycie regionem autonomicznym niezależnie od władzy scentralizowanej w Warszawie? Oczywiście nie chodzi mi o oderwanie Śląska od Polski. Drugie pytanie za chwilę przeczytamy. Tak, dobrze pan zakończył to z tym oderwaniem. Otóż ja uważam, że regiony albo jakieś nawet mniejsze, nie musi być taki wielki region jak Śląsk, ale na przykład jakaś tam lokalna społeczność, powinna mieć, jeżeli chce, jeżeli to się odpowiednio przeprowadzić, pewne autonomiczne możliwości, pewną autonomię.
Jak najbardziej. I nie widzę powodu, żeby ktoś z daleka, kto nie wie, jakie tam są warunki, jak ludzie żyją, rządził nimi, nakładał na nich jakieś zobowiązania, których on, ich, nie, dla nich nie są dobre. Ja jestem w ogóle zwolennikiem schodzenia coraz niżej. W ogóle samorządy uważam, że powinny mieć zdecydowanie większe możliwości prawotwórcze, byleby ich nie wykorzystywała do tworzenia tysięcy praw, znaczy w sensie władzy, nie? Odebrania części rządu, przekazania samorządom, albo na przykład właśnie do regionom. I to, co mówimy właśnie, no, bo gmina może być i dużo, nie, teoretycznie, nie? Jestem zwolennikiem tego, ale jednak powinny być pewne rzeczy, nad którymi kontrolę ma rząd i wszelkiego rodzaju chęci oderwania od Polski powinny być tu pilnowane. Także to, bo to nie jest tak. Wyobrażam sobie sytuację, że gdzieś wszyscy chcą przejść do innego kraju. Wszyscy. No to jak możemy ich trzymać, nie? Gdzieś na przykład na granicy, ja nie mówię o kawałeczku, żeby nam zabrać terytorium, bo tam się 5 ludzi osiedliło. Nie. Historycznie, jeżeli związani jacyś są tam, mieszkają, to tu można by rozważać tą sytuację, nie? Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby były autonomiczne regiony, jednak z kontrolą, z mocną kontrolą, żeby nie przerodziło się to w separatystyczne ruchy takie, które odrywają region od Polski, zwłaszcza, i to jest najgorsze, zwłaszcza pod wpływem innych państw. To jest to trzeba bezwzględnie pilnować. Drugie pytanie to, jak pan postrzega się na uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, tak jak na przykład Kaszubi? Oraz trzecie pytanie, czy uznałby pan język śląski jako oficjalny język używany na terenie III RP? Taki projekt już chyba był z 4 razy, utknął w Sejmie, a władze warszawskie ignorują kwestię języka śląskiego, który dla Ślązaków jest bardzo ważną kwestią. Po pierwsze, jakieś takie uznawanie, że jakaś grupa jest etniczna i wpisywanie im jakichś praw, ja bym w ogóle to wywalił. To znaczy nie widzę powodu, czy Kaszubi, czy Górale, czy Ślązacy, czy tam kto inny. To są grupy etniczne. Kulturoznawcy, ludzie powinni to wiedzieć, albo nie. Ale co ma rząd do tego? Po jakiego diabła to wpisywać? Ja nie widzę powodu, że jakieś specjalne prawa mają z tego tytułu mieć nad innymi, albo gorsze prawa, no nie. Albo to, że z danej grupy, na przykład ja, mniejszość niemiecka, nie, mogą sobie wybierać posła, mimo ich ograniczenie 5% nie obowiązuje. Wiecie państwo, jaki to skandal po prostu, to coś niebywałego. Pomijając to, że nie powinno w ogóle być tego progu 5%, ale jak jest, oni mają wyjątek. Nie, robienie tego typu grup i wyjątków i tak dalej jest skandalem, który tworzy biurokrację, który tworzy niesnaski między ludźmi. Niech sobie te regiony będą i tyle, no. To w tej części. Jeśli chodzi o język, wiecie państwo, no, język polski musi być urzędowym językiem wszędzie. Uważam, że powinien być wszędzie urzędowym. Jeśli jakieś gminy albo inne regiony uznają, że może być dodatkowy język, bo większość ludzi się nie posługuje, a niech zresztą będzie, to co mnie to przeszkadza? Pod jednym warunkiem, że nie będzie jedynym, że polski język jest obowiązującym. Nie? Jeżeli nie będzie jakichś przywilejów specjalnych dla tych grup etnicznych, no nikt się nie będzie pchał do tego, żeby być grupą etniczną. Będzie ta grupa etniczna, będzie miała swoje tradycje, swoje zabawy, historie i nie będą czuli się obowiązani iść do jakiegoś urzędnika, żeby ich zapisał. No, mój Boże, no. Ja moich sąsiadów, ludzi, z którymi biesiaduję, ja mam iść do urzędnika zapisać, ja jestem tą grupą, taką mam grupę biesiadną, wpiszcie nas, że my razem biesiadujemy. No, wiecie państwo, no, jeśli tak zastanowić nad tym, to jest kompletny... No dobrze, nie będę mówił, co to jest. Czy wypowiedziałby się pan na temat relacji państwo-kościół? No już się wypowiedziałem przed chwilą. Mógłbym szerzej mówić, ale proszę państwa, no to jest czy sprawa konkordatu, czy sprawa podatków związanych z kościołem, no to jest szeroki temat, nie można by zawęzić troszeczkę, no bo co ja mam tu wykład teraz robić, no? Dobra, w dwóch słowach powiem. No, uważam, że lepszy jest kościół, na którego płacą wierni, aniżeli państwo, bo jak państwo płaci w podatkach, jak oni dostają w podatkach, to tak jak to przed chwilą mówiłem z księżmi w szkołach, prawda? Stają się urzędnikami państwowymi i znika kościół. Nie ma. Nie. Kolega, no jednak zacząłem, no dobra, to już powiem. Kolega mój
niejaki Koller był z jesieni szkoły, był proboszczem w Tobolsku, 1,5 miliona km2 parafia. Niewielu ludzi, głównie Polaków tam jeszcze z dawnych lat, było w tym kościele, jeździł tam samolotem, latał całymi dniami gdzieś, żeby msze zrobić, ale tam ci ludzie wierzyli, byli chrześcijanami. Jak dostał parafię w Wiedniu, to spotkania mamy co roku, po prostu klasowe, to mówi, że no po prostu wolałby zostać w tamtej parafii, naprawdę tęskni, bo tu nie ma już chrześcijan, bo tu ludzie deklarują płacenie podatku na kościół, więcej się nie interesują tym, zadeklarowali, płacą, więc nie muszą na tacę dać, nie muszą nawet do kościoła właściwie, żeby tam być. Księża dostają z podatków, nie z tacy, to właśnie nie muszą się starać o tych wiernych, prawda? Nie muszą nawet mszy zrobić. Kościół jest na głucho cały czas zamknięty, otwierany na chwilę w jakichś momentach. Rany, Biulek, no po prostu cudowna sprawa. Chcemy zniszczyć kościół i chrześcijaństwo, sformalizujmy go tak, żeby kapłani mieli płacone z podatków. Większość z nich pewnie powie od razu tak, no fajnie, bo oni też są ludźmi, nie? Ale to jest koniec kościoła. Mądry kapłan powie nie powinno być tak płacone. No i taki jest mój tutaj stosunek pomimo tej szkoły, mówię ogólnie powiedziałem w tej chwili. Prosimy o szybkie odpowiadanie na pytania, bo nas tutaj państwo Przepraszam. No jak państwo zadają pytania, na które trzeba godzinę odpowiadać, bo nie da się tego powiedzieć w minutę. No. W minutę to można mieć ułożoną taką przez sztab wyborczy laurkę, taką głupawkę tak zwaną. Nie? A chcecie państwo, rozumiem, żeby były odpowiedzi uczciwe i wyczerpujące, to się pytacie. No to... Pan Krzysiek pyta, przy wyjściu z Unii Europejskiej masa korporacji ucieknie z Polski, a za tym pierdyliard miejsc pracy. Co pan na to? Aś tam mi masa korporacji ucieknie z Polski. Ja nie wiem, z jakiej parafii mieliby jakieś korporacje miałyby uciekać? No. To z Anglii uciekają te korporacje, jakieś tragedia się dzieje, bo wyszła. No nie żartujmy sobie. Nie. Co im to przeszkadza? To że akurat córka pracuje w takiej korporacji, nie? Siedziba w Singapurze, nie? Z jakiej parafii dlatego myśmy wyszli z Unii Europejskiej, obsługują kraje na całym świecie, ta korporacja, nie? Obsługują i Chiny, i obsługują Japonię, obsługują Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, nie? Guzik obchodzi, czy te korporacje, czy Polska jest w Unii Europejskiej, czy nie. Naprawdę mają to głęboko w nosie. Czy pana zdaniem dofinansowanie państwowe ze strony krajów do tak zwanych państwowych przewoźników lotniczych nie łamią zasad konkurencji? Co pan sądzi o zatrzymywaniu przez firmę Ryanair pieniędzy w formie voucherów? Pierwsza rzecz, oczywiście, że łamią. To jest oczywiście niekonkurencyjne i pierwsze, co państwo powinno zrobić, to firmę LOT wystawić, jak podobnie jak wszystkie inne spółki, na przetargi sprzedać i do widzenia. I oczywiście jakiekolwiek tego typu dofinansowania to powinny być karane. I tu akurat o dziwo bywają takie elementy. Tutaj lepsza jest Unia od naszego kraju. Ale to no cóż, jak Pan Bóg dopuści, to jest kija wypuści. Także zdarza się i w Unii też coś lepszego. Miało być krótko. Tak, łamią oczywiście, że ten. Druga część pytania była coś z Ryanairem. Coś tam. O zatrzymaniu przez firmę Ryanair pieniędzy w formie voucherów. A pewnie chodzi o to, że niewykonane były loty. Albo inaczej, że ludzie rezygnowali, bo nie ma lotów, coś takiego, nie? Nie wiem, to jest konkretny jednorazowy przypadek, jest, nie wiadomo co z tym zrobić, no bo z drugiej strony firma nie ma tych na przykład pieniędzy, no co ma zrobić, no. Tragedia się stała, katastrofa naturalna, ją też dotknęła, no to wszystkich dotknęła, no jak się nie da zrobić, no to się nie da zrobić, może to jest lepsze niż nic, no. Nie powinno tak być, oczywiście, że tak, że jeżeli nie ma lotu, to odwołane są, to powinni ludzie odebrać pieniądze, ale jeżeli się da to zrobić, to w przyszłości być może sądownie potrafią to zrobić, no i tyle, no. Niech nie wykorzystują vouchera. Ten, kto wykorzysta, to jest taki, być może tak się skończy. Kto wykorzysta, to wykorzysta i nie będzie problemu. Kto nie wykorzysta, w pewnym czasie po prostu dostanie zwrot pieniędzy. Ja podejrzewam, że to tak się skończy. Szanowny panie Stanisławie, co myśli pan o piwach marki Kustosz, głównie o smaku malinowym? Warto zainwestować w zakup takiego napoju, czy lepiej kupić jakiś inny browar ważony? Radzę poradzić się innych. Pojęcia nie mam. Nie znam tego piwa. Jak zresztą większości piw.
Witam, co pan sądzi o Polakach, którzy chcą wrócić do Polski na stałe i czy jako prezydent jest pan w stanie im pomóc? Tak, jestem w stanie im pomóc bezwzględnie, tworząc taką Polskę, do której się będzie chciało wracać. Bo ja nie zamierzam wydawać pieniędzy na to, żeby tam reklamować Polskę albo mówić wracajcie, wracajcie. No. To taki ten głupi popis z tymi sloganami wracajcie do Polski i tak dalej, nie? Jest czymś skandalicznym za pieniądze podatników. Czym im więcej takich namawiań będzie, tym biedniej będzie w Polsce, bo trzeba będzie większe podatki na to wydawać, tym mniej chętnie oni wrócą. I jak tu będzie bogato, jak tu nie będzie tej cholernej biurokracji, tego, że jak oni tu wrócą, to nie będą wiedzieli nawet, przed którym urzędnikiem uklęknąć. Bo dlatego nie wracają. Jak to zniknie, to oni tu wrócą. Większość tęskni za Polską, to wrócą natychmiast. Pan Janusz pyta, czy to prawda, że Konfederacja zignorowała próbę porozumienia ze strony KNP? Czytałem, że prawdopodobnie poszło o jedynki na kartach. Dlatego też pytanie drugie. Gdyby Konfederacja zaproponowała inne miejsca, to byłaby możliwość dojścia do porozumienia? Tak, to prawda, że zostało zablokowane. Jak ja byłem, rozmawialiśmy. Nie byłem sam, tu obecny pan Norbert był, bo jeszcze ode mną dwie bodajże osoby. Przy rozmowie, więc to jest prawda. Druga sprawa, nie była mowa w ogóle o żadnych jedynkach. Natomiast po tym, jak ja ogłosiłem, że nas ignorowali to wylał się hejt niestety przez kupione osoby tam wynajmowane za pieniądze, które głosiły tego typu rzeczy, że to była jakaś sprawa jedynek. O tym w ogóle nie było rozmowy. No więc w związku z czym, a następna część pytania z tym związana jest nieaktualna, bo nie było takiej rozmowy. Najciekawsze było, jak potrafili głosić o tej rozmowie osoby, które tam nie były na tej rozmowie. No także to nie chcę nazwisk wymieniać, ale nie było. No. Czy Polska mogłaby mieć stany tak jak USA? Mogłaby, ale no ma gminy, ma te małe, no pewnie, że jest ich więcej, bo 300. Ale wiecie państwo, no Stany w USA, proszę zwrócić uwagę, że miały różną historię, taką bardzo odmienną. I kultury niektóre są bardzo odmienne. Tam przecież część przyszła z Meksyku, południe Stanów Zjednoczonych, prawda? A przecież żyli ludzie już setki lat, mówię o białych ludziach, tworzących pewną kulturę. Więc ma kompletnie jest inny rodzaj kraju. Kompletnie inny rodzaj kraju jest gdzie indziej. W związku z czym to w dość naturalny sposób i prawa stanowione, w związku z czym są nieco inne. Polska jest zbyt małym krajem. Tam są wielkie odległości. Dlaczego tak było zresztą? Bo tam są straszne odległości. I dawniej, jak nie było, jeszcze kolei nawet nie było, to po prostu te inne stany to były inne kraje po prostu. Kolej połączyła owszem, ale dalej to było w ten sposób, nie? Także to były krainy inne. No, trudno, dlatego te stany mają inne prawa, inne przepisy, inną kulturę. W Polsce tego nie było, ani tu takiej odległości nie było. Naród jest niezwykle jednolity, poza pewnymi tam elementami oczywiście. Więc po prostu stworzenie stanów byłoby bezsensownym tworzeniem jakiegoś podziału administracyjnego. Jestem przeciwnikiem istnienia powiatów, nadbudowy takiej urzędów marszałkowskich, jeszcze tego. Popatrzcie się, ile tego mamy. No, gminy, powiaty, te całe urzędy marszałkowskie, czyli tak by następna struktura samorządowa, województwa czy wojewodowie, to jest czwarta struktura. Cztery struktury samorządowe mamy, prawda? I jeszcze prezydenci i burmistrzowie są wybierani powszechnie. No po prostu, no jakbyśmy jeszcze, nie daj Boże, Stany zrobili, tam to trzeba rozwalić po prostu, zlikwidować te powiaty i te urzędy marszałkowskie i tą cholerną biurokrację z tym związaną i zostawić po prostu gminy i związki gmin. Tak jak było w 90-tych latach, znakomicie to funkcjonowało, ale brakowało miejsc dla sympatyków z rządzącej partii, no, w tego typu administracjach. No, no to trzeba je było zrobić, no. Jakie ma pan hobby, pyta pan Łukasz. Bardzo lubię dłubać w drewnie. No teraz tego nie robię, bo co tu ukryć, nie? No całe życie lubiłem grać, ale to nie wiem, czy to hobby. No ja byłem hazardzistą, grałem w karty. Żyłem nawet przez pewien czas z tego. Grałem w lidze. Także, ale bridge to jest to, co
co mi brakuje ostatnimi laty, bo nie mam czasu na to. To jest prawda. Brakuje mi oczywiście chodzenia, bo to było moje hobby, łażenie po górach. Takie, nie tylko wakacje, to tak ja tam w latach dawnych to łaziłem bez przerwy. Czasem byłem więcej czasu w górach niż, i to często sam, niż w domu. No ale tego mi brakuje, chętnie bym to przywrócił, ale w ograniczonym rozmiarze. No. Ze względu na no, oczywiście najpierw muszę tych kilogramów trochę zwalić, prawda, i poćwiczyć, żeby jeszcze móc wchodzić po tych górach. Prawda, więc czy mi się to uda, czy nie, zobaczę. No jak się uda, to ojej, jaki będzie sukces. Więc takie hobby zawieszone, być może do śmierci. Natomiast tamten chcę, kurczę, się pobawić drewnem i znowu mieć jakąś swoją ekipę do Grybridża. Pan Sebastian pyta, kiedy rozliczycie tego pajaca Sasina za zmarnowanie 4 milionów złotych, które zostały wyrzucone na karty do głosowania, którego nie będzie. Ja go już rozliczyłem. Ja pokazałem te pakiety wyborcze, załatwiłem, zlikwidowałem ten szaleństwo tego głosowania 10 maja. Myślę, że zrobiłem więcej niż ktokolwiek inny, prawda? A czy tylko Sasin pan powinien być rozliczony? Wiecie państwo, trochę kozioł ofiarny. Bo jak tu słyszałem, pan Kowalski, wiceminister od Sasina, oświadczył publicznie, czym zdumiał pana Morawieckiego, że to było polecenie bezpośrednie Morawieckiego co do druku, co do tego pakowania i tak dalej, że to nie Sasin. No, niech oni tam się najpierw pożrą, ustalą, kogo trzeba tam, prawda, na gilotynę, a potem będziemy gadali, no, a potem my to sprawdzimy. Ale ja już swoje dołożyłem, na pewno. Pan Artur pisze, mi jest pana bardzo szkoda, bardzo się zgadzam z pana poglądami, lecz widzę, że polski naród nie dojrzał do wolności w polityce i woli głosować na PiS, Lewicę, PO. Mam dylemat między panem a panem Bosakiem, obaj za wolnością. Mam coś odpowiedzieć, no to jest pewne stwierdzenie, no rozumiem, ja rozumiem pana, no. Coś ja poradzę, ale jedną rzecz mam. Niech pan się zastanowi, do kogo panu najbliżej, bo te wybory mogą być sfałszowane. Pewnie ani ja, ani pan Bosak nie wygramy, choć sądzę, że być może mnie się uda. No ale, bo jakieś takie są przesłanki. Ale być może będą sfałszowane. Ale my przynajmniej, jak one będą sfałszowane, dokonajmy uczciwego wyboru. Po prostu, żeby dać kierunek zmian. Zagłosujmy raz w końcu, zagłosujmy na tego, do kogo jest nam bliżej, poglądowo. To jest uczciwy wybór. A nie, że ten wygra, bo tam nie. Nie, ideowo. Tym bardziej trudno. Wiecie państwo, nie sądzę, żeby ten głos zaważył, a dobrze w lustro spojrzeć potem z przyjemnością. Jak można ustabilizować sytuację gospodarczą spowodowaną wprowadzeniem kwarantanny w Polsce, żeby Polska nie zbankrutowała, ale nie powstała straszna inflacja? Albo nie powstała. No, tak jak to mówiłem, że jest to, ta kwarantanna straszliwie zdewastowała tą gospodarkę i cokolwiek nie zrobimy, będzie na początku ciężko, ale jest okazja właśnie do tego nowego rozdania. Po prostu ruszmy z tą gospodarką, uwolnijmy ją po prostu, bo uwolnienie gospodarki natychmiast ją poprawi. To są miesiące, kiedy ona, w ogóle zachłyśnięcie się, ja pamiętam ten, jak uwolniona została polska gospodarka na przełomie 80-tych, 90-tych lat. To była sprawa miesiąca, nie lat, nie wielu miesięcy. W ciągu jednego miesiąca Polska wybuchła. Pewnie, że byliśmy w na takim poziomie, no nie było budynków, sklepów, nie było samochodów, nie, tylko były te, pojawiły się wózki i tak dalej, a nagle wszyscy, znaczy ten produkuje coś tam, prawda, tamten handluje tym, nagle wszyscy zarabiają i wszyscy byli zachwyceni, poczucie wolności, owszem, byli zapracowani, ale wiecie, jak wtedy czuliśmy, że możemy, że było zapisane wyraźnie, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Mówię, i tego przez chwilę to szanowano. Zrobić tego typu nowe otwarcie teraz, to tak jak mówię, to w kilka miesięcy poczujemy różnicę. No. Ja to mówię cały czas. No, uwolnić się po prostu od niewolnictwa tego, które sami sobie nałożyliśmy. Da się to zrobić. Jest okazja, normalnie by to nie było. A kurczę, ten koronawirus to zniszczenie gospodarki, skoro i tak jest. Inaczej nie wyleziemy z tego łatwo. To będą lata całe, to będzie tragedia. To nie jest to, co dzisiaj. To jest znacznie gorzej przecież, nie?
nawet jakbyśmy ją dzisiaj uwolnili. Bo magazyny będą puste za miesiąc, nie dzisiaj jeszcze ze starych zapasów. Nawet nie będę opowiadał. Jest okazja uwolnić ją i wybuchnąć porządnym rozwojem gospodarczym. Pan Paweł pyta, które ministerstwo zlikwidowałby pan w pierwszej kolejności? Jest ich trochę. Które, no... Bo tak, no ja bym, może zacznę w ten sposób, może nie patrzyłem się na temat, które pierwsze zlikwidowałbym, no bo na początku jako prezydent nie miałbym tych prerogatyw, więc zostawiłem sobie to na potem. Ja ich na drugie śniadanie zjem, nie? Natomiast raczej patrzyłem, które powinny zostać, nie? No Ministerstwo Skarbu musi zostać. Nawet jak sprzedamy wszystkie spółki i tak dalej, to on musi zostać. To jest osobna sprawa. Dłuższa opowieść. No Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi zostać. Musi zostać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, musi zostać. Wojska musi zostać, prawda? Ministerstwo Ochrony Środowiska uważam, że musi zostać. Nie mamy jakiegoś, ja nie znoszę tych różnych świrów związanych z, co się ekologami nazywają, bez sensu z punktu widzenia semantycznego, ale wśród nich jest też dużo mądrych ludzi, tylko że zagłuszeni są zwykle przez takich szczekaczy. Środowisko jest ważną rzeczą, ja chcę żyć w czystym powietrzu, że czysta woda to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie może być. I jest wielu ludzi, którzy po prostu lekceważą sobie to, bliskość mojego nosa i swoją pięścią mi go rozbijają, niszcząc środowisko, wlewając mi ścieki obok i tym podobne rzeczy. Musi być Ministerstwo Środowiska. Więc te ministerstwa powinny zostać, może jakieś jeszcze jedno pominąłem, bo zapomniałem, które zmieniłem. Pozostałe tak naprawdę hurtem można wypierniczyć. Bo nie da się dać po jednym, no szczerze powiedziawszy. To powinno się zmienić, no bo to prawo jednolicie zmienić, po prostu je zlikwidować, no nie? No to jakieś kompetencje ewentualne gdzieś przenieść, jeżeli by się nie dało na czas tymczasowy, nie? Na czas taki, no, przejściowy, nie? Więc nie ma tu jakiegoś wybranego, jakiegoś wyjątkowo, no, ministerstwa, no. Żebym go jakoś tam, akurat go nienawidzę jakoś straszliwie, nie? Pan Mikołaj pyta, czy live'y mogą być dłuższe? No mogą być dłuższe, tylko proszę zwrócić uwagę, że ja je robię codziennie. Państwo oglądają sobie kiedy chcą, a ja tu dzień w dzień muszę siedzieć, no. A skończyłem tamten, teraz jestem na tym. To bezustanne gadanie, które ja robię, i to dość głośno, staram się głośno, żeby było słyszalne, chociaż to pewnie wystarczyłoby mikrofonem wyregulować, no to daje kłopot. Ale ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby trochę wydłużyć. Ale obawiam się i tutaj nie wiem jak Norbert powie, że to dla innych będzie złe. W sensie, że są że właśnie inaczej. Ludzie mi sugerowali, że może są za długie. No. Myślę, nie że wiem, na początek nam wystarczy godzina, żeby państwa ja nie zamęczyć, nie a je zawsze no. Można przyjść następnego dnia. Wiecie państwo, no właśnie, ja się będę słuchał tego, co mi każą. Nie będę się mądrzył, że znam się na wszystkim. No. Jak mi każą godzinę, to będę godzinę siedział. Może znaczy, kiedyś koledzy, nie? No. Wpadniemy na pomysł 24-godzinnego live'a, to wtedy tak, państwa zaprosimy. Tak jest. Jaki jest najwyższy szczyt górski, na jakim pan był? Jakie pasmo górskie jest pana ulubionym? Ja chodziłem tylko po Polsce. Nie chodziłem, może w Alpach tam, ale to w Alpach tam nie byłem w sensie chodzenia, tylko turystycznie, więc to nie będę zaliczał od takich rzeczy, nie? Nie, w Polsce chodziłem. No oczywiście, że Tatry są moje ulubione. Tatry i Gorce. To najwięcej razy w życiu byłem oczywiście w Gorcach. Były takie lata, że każdego tygodnia byłem na Turbaczu. Tylko wtedy tam trzeba było wyjść, no bo teraz to tam kurczę jakieś drogi porobiono, można wyjechać, no wstyd po prostu, no i tak z mojego punktu widzenia. W Tatrach, no Koziwierych, no te rejony, prawda, o Lejperci, no jest fajne są, ale to ja nie wiem, czy nie więcej chodziłem po Tatrach zachodnich, także niby pagórkowate, ale jak się długie trasy bierze, to są ciężkie, przepiękne też. Te dwa rejony najwięcej w życiu chodziłem. A tak naprawdę po wszystkich górach w Polsce, no nie wiem, na Pomorzu tam, jeżeli jakieś górki są, to nie chodziłem, ale od tego połowy pasa, od Świętokrzyskich przez cały oczywiście tu Karpaty i ten to wszędzie byłem. Panie prezydencie, Senat do likwidacji?
Niekoniecznie. Ja bym rozumiał, jeżeli ktoś się uprze, będą jakieś szarpaniny i tak dalej, to gotów jestem ze względu na zachowanie innych pryncypiów zgodzić się na likwidację Senatu. Ale uważam, że taka rada starszych, ale to powinna być. Nie 100 osobowy. To tak jak i Sejm, nie ma być 460 osobowy, bo to jest śmieszne, żebyśmy mieli taki Sejm jak 10 razy większe państwa od nas, bo nie wiadomo, może być 20 tysięcy posłów czy co. Nie, ten Sejm ma być mały. Michalkiewicz zaproponował swego czasu 120-osobowy Sejm. To już miałoby ręce i nogi, prawda? Ja tam był za mniejszym, szczerze powiedziawszy, ale to jest minimum, które musi być. Jeśli tak, to i Senat powinien być mniejszy. Taki no 30-osobowy, przynajmniej byśmy znali z nazwiska imienia tych senatorów. Kompetencje też powinni mieć takie właśnie zachowawcze, żeby jak ktoś szaleje, żeby go uspokoić, prawda? Taki z powagą. Więc ja bym był. No, dzięki temu odchudzilibyśmy też administrację, takie rzeczy. Prędzej byśmy tych posłów rozpoznawali, senatorów. Więc jestem za drastycznym zmniejszeniem liczebności Sejmu i Senatu, ale nie jestem zwolennikiem likwidacji Senatu. Natomiast nie dam za niego głowy. Po prostu i tyle. Pani Roma pyta, jak chce pan sobie poradzić z dyktatem Kaczyńskiego? Jak? Już sobie próbuję poradzić. No. Już udało mi się, trochę przesadzam z tym chwaleniem się, ale dołożyłem chyba się kiełkę do tego, żeby to, co on wymyślił, że tu dyktat będzie 10 wyboru i ten, no to udało mi się to utrącić. No da się to zrobić po prostu. No. Jak mu prezydent, to mówiłem przed chwileczką o uprawnieniach prezydenta, nie? Są wbrew pozorom nieporównywalnie większe niż ludzie myślą, bo tylko żaden prezydent ich nie wykorzystywał. Sama ta blokada ustaw, choćby dla zasady większości powinien zablokować, bo jest ich 1000 razy za dużo, ale przede wszystkim fatalnych ustaw i tych zwiększających zamordyzm w Polsce, to mam prawo do blokady. I Kaczyński, jak będzie chciał koniecznie coś zrobić, a nie potrafię przyciągnąć jego ludzi na swoją stronę, a sądzę, że część potrafiłbym przyciągnąć, ale załóżmy, że nie, to będzie musiał ze mną rozmawiać, bo inaczej nic swojego nie zrobi. Skończy się dyktat Kaczyńskiego w chwili, gdy zostanę prezydentem. No i tyle. No. Panie Stanisławie, pański ulubiony sportowiec. Tak szukam. Bo ja wiem, ja bardzo, może powiem w ten sposób. Nie mam idola sportowego takiego, że on był zakochany domu i tak dalej. Bardzo lubię oglądać skoki narciarskie. No to wiadomo, że no, ci to skoczkowie skaczą, no to ich znam, lubię. I Stocha, no już i dawniej Małysza i tam od Kubackiego po Żyłę, prawda? Lubię, nie oglądam piłki nożnej, więc nie mam idoli w piłce nożnej. Nie oglądam też koszykówki, jakoś nigdy. Siatkówkę natomiast lubię, o właśnie, tak. Więc właściwie ten nasz ukochany zespół, który Mistrzostwo Świata zdobył, szczerze powiedziawszy, nie chciałbym za bardzo wyróżniać tam któregoś z nich. Ich jest niewielu, no kilka osób, nie? Z tym Heinenem całym. To muszę przyznać, że byłem zachwycony nimi. No, każdego z nich mógłbym za idola wziąć. Co jeszcze lubię? No owszem, lekkoatletykę czasem oglądam, ale nie mam za wiele czasu, nie specjalnie siedzę w tym, prawda? Bardzo mi się podobała w tenisie, znaczy bardzo lubiłem Radwańską. I to jako tako śledziłem. To nie przeczy. No skończyła karierę, więc Kowalczyk tak samo, nie? No w biegach narciarskich. Jak gdziekolwiek nie startowała, to puszczałem telewizor po prostu, musiałem to widzieć, nie? Ale znowu nie, no też nie przesadzić, no nie byłem takim idolem jak to czasem, że nastolatki skaczą i rwą włosy, nie? Nie, tak nie, ale no tu wymieniłem kilka nazwisk, kilka zespołów. To ostatnie to dwa wystarczy. Pytania. Czy Polska powinna posiadać własną broń atomową w celach odstraszania potencjalnej agresji? Co pan myśli o rozwoju sektora energetycznego w przemyśle jądrowym? Pierwsze pytanie, tak. Ze względu na obowiązek krótkości wypowiedzi, a to bym musiał długo opowiadać, wystarczy. Co do elektrowni jądrowych, jak rozumiem, jestem z wielkim zwolennikiem zrobienia teraz natychmiast elektrowni jądrowych. Ona jest zbudowana w Polsce od 10 lat.
jest na poziomie budowania struktur zarządu tej elektrowni. Wydano na to 600 milionów złotych, ale wszystkie, zarówno Platforma Obywatelska, jak obecnie PiS, jest to dobre zaplecze finansowe, ponieważ zarówno prezes, jak i tam ci ludzie w zarządzie, bo te pieniądze poszły na ten zarząd, na wypłatę pensji, dobrze żyją. Ja bym chciał, żeby rzeczywiście wbudować tą elektrownię jądrową, nie jedną być może, i to jak najszybciej. A dlaczego jak najszybciej? Po pierwsze, pomijam to, że uważam, to jest bardzo czysta energia, nieszkodliwa i wszelkie te strachy na lachy od Czarnobyla, począwszy do dzisiaj, to jest wielkie udawanie, które ludzie po prostu nie do końca wiedzą, co się wydarzyło. Że tak naprawdę nie musieliśmy Lugola płynu zażywać, ani bo nic strasznego się nie działo, prawda? Ani tam, i tam można żyć dookoła elektrowni i żyją ludzie i znakomici, i cieszą się, że jest mniej i tak dalej. Ale nie mniejsza z tym, jest bardzo czystą. Teraz w ogóle są tak bezpieczne te elektrownie jądrowe. 1000 razy więcej promieniotwórczych związków jest w powietrzu do spalania węgla niż ze wszystkich prób jądrowych i elektrowni atomowych razem wziętych. To jest gdzieś tak 700 razy więcej promieniowania tego radioaktywnego jest ze spalania węgla niż wszystkie te, łącznie z tymi bombami atomowymi, to były i próbami, nie? No więc to jest czysta energia. Ale czemu szybko? Uranu jest mało. Opowieści, że starczy go na 200 lat, są prawdziwe. Dla tych elektrowni, które dzisiaj są, to jest 2-3% energii. Jak będzie 80% energii z uranu, to go starczy na 4 lata czy 3. I on może na dłużej go starczy, dlatego że on gwałtownie pójdzie w górę jego cena i nie będzie się opłacało robić energii elektrycznej z tego. Póki mało jest elektrowni na świecie, mało energii robione, jak najszybciej skorzystać z tej okazji, tak jak Francja. Po prostu, i rząd, który tego nie robi, jest głupi. Po prostu i tyle. No. Bo ja wiem, mogą się pojawić nowe zasoby uranu, ale do dzisiaj rozpoznane to, co jest, i jakoś się ostatnimi laty nic więcej nie pojawia. Uranu rozpoznane takie zasoby, oczywiście, które się opłaca eksploatować, w tym sensie, że ich wydobycie i przetworzenie, na to trzeba wydać mniej energii niż z niego uzyskamy. No, jak więcej, to się nie da, nie? No więc natychmiast trzeba je robić. Ale tak jak mówię, za jakiś czas, jak inni to zaczną robić, to przestaną się kompletnie kalkulować. To ostatnie pytanie, szanowny panie Stanisławie. Co pan sądzi o pobieraniu kar za zanieczyszczanie powietrza? Uważam, że powietrze powinno być własnością prywatną, którą chronienie przed niszczeniem jest prawem własności. Czy podziela pan moje zdanie? Nie, jeżeli dobrze zrozumiałem. Jeśli ja, bo to powietrze, ono nie jest nad moją działką i nie jest moją własnością, tylko to powietrze to jest to, co za chwilę będzie nim oddychał Kowalski, bo ono przejdzie dalej. Jeżeli w ten sposób rozumując, to ja bym na swojej malutkiej działce dookoła sąsiadów, którzy żyją, mógłbym na przykład nie tylko opony palić, ale mógłbym palić na przykład jakieś naprawdę toksyczne rzeczy. Mógłbym palić trucizny, które zabijają. Powiedziałbym, moja własność, no co... Ale to nie moja własność, ona poszła tam dalej, ta moja własność, i zabiła innych ludzi. Więc to nie jest tak. Ja nie mogę zanieczyszczać powietrza bezkarnie, bo zwłaszcza powietrza. Ale tak samo i wód gruntowych, tak samo i wody, bo to nie jest moja własność, bo to jest własność wspólna. Jak ja po prostu, w tym sensie, że inni też nim będą oddychali. Jak ja go zatruję, to zatruję inną osobę. A zgadzam się, ma być wolność mojej pięści ograniczona bliskością cudzego nosa tylko ma być. Niestety tutaj uderzam w cudzy nos. I dlatego uważam, że nie można sobie zanieczyszczać powietrza bezkarnie. Dziękujemy Państwu serdecznie. Przepraszamy jak zwykle, że nie udało się wszystkich pytań zadać, ale będą Państwo mieli szansę już jutro, tak samo o godzinie 20. I na koniec jeszcze przypomnę, dziękuję że bardzo. Jeśli ktoś z Państwa chce, żeby cała Polska usłyszała o Panu Stanisławie, to zapraszam na stronę wspieraj.stanisławżółtek.pl, oczywiście bez polskich znaków. Dziękuję Państwu bardzo. Ja dziękuję bardzo. Do widzenia.